19 lipca na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle odbyło się niecodzienne wydarzenie. Jedyny, wyjątkowy, fantastyczny, o nowej, ulepszonej formule Bubble Day, czyli Dzień Baniek Mydlanych. Miliony baniek mydlanych zabrały uczestników zabawy w cudowną podróż do krainy relaksu. Już od południa na uczestników zabawy czekały liczne atrakcje. Strefa z darmowym płynem do puszczania baniek mydlanych, pokazy ogromnych baniek, fantastyczne zabawy z animatorami dla każdego, strefa relaksu i wypoczynku, a także strefa towarzysząca, czyli zamek dmuchany, kolorowa wata cukrowa czy popcorn na maśle kokosowym. W piątkowej zabawie wzięli udział nie tylko najmłodsi mieszkańcy naszego miasta, ale także dorośli. Podczas Bubble Day nie liczył się wiek, a jedynie dobra zabawa. Mnóstwo radości dostarczyły najmłodszym liczne konkursy z nagrodami, pokazy i zabawy z animatorami. Uczestnicy wydarzenia mogli również spróbować swoich sił w stworzeniu największej i najdłuższej bańki mydlanej, a także skorzystać ze strefy relaksu. Jak powtarzali organizatorzy wydarzenia, firma Fun Invest oraz Mosir w Jaśle, nieważne ile masz lat, ta zabawa jest dla każdego. Kochani, oto cała technika, którą trzeba opanować, aby stać się profesjonalnym puszczaczem baniek. Ale moi drodzy, trening czyni mistrza. Całe dzisiejsze wydarzenie jest stworzone dla was, abyście mieli czas. Wystarczy odrobina motywacji, odrobina energii, której macie w dniu dzisiejszym aż nadto. I akcesoria oraz płyn, które cały czas czekają na kolejnych uczestników. I tylko tyle dzieli was, kochani, od działań, aktywnych działań, które już mają miejsce w strefie. Kochani, cieszymy się, że jesteście już teraz tak licznie zgromadzeni. Im więcej was, tym więcej konkursów będzie czekało na mieszkańców waszego miasta w dniu dzisiejszym. Konkursy cały czas się odbywają, mają miejsce w naszej strefie animacji. Kochani, ja będę również robiła quizy a propos tego, co, gdzie i jak znajduje się na naszym wydarzeniu. To może zdradzę, co jest takiego w bańkach fajnego. W zasadzie to jest zagadka, którą próbujemy rozwiązać już od dłuższego czasu, od samego początku poczęcia pomysłu na wydarzenie, jakim jest Dzień Baniek Mydlanych, czyli dzień, w którym odwiedzamy miasto, aby dać możliwość bezpłatnego tworzenia baniek mydlanych za pomocą naszych akcesorii oraz płynu, który cały czas, przez cały dzień wypełnia wiadereczka porozstawiane po strefie. Każdy może do nas dołączyć, wstęp jest całkowicie bezpłatny, wolny, rodzice, dziadkowie, opiekunowie, wujkowie, ciocie. Fajnie, jak się gromadzą tutaj ludzie w gronie rodziny, przyjaciół i razem zjednoczyć siły, tworzyć te bańki potrafią. My cały czas pomagamy, jesteśmy cały czas do dyspozycji wszystkich uczestników naszego wydarzenia. Pomagamy początkującym, potrzebującym, jeśli pierwsze kroki sprawiają im trudności w tym procesie, to cały czas tutaj dla nich jesteśmy, w ich dyspozycji. Przyjechaliśmy z Nysy, z województwa opolskiego, z strefą łasuszka, czyli strefą, która ma masę przekąsek, przysmaków. Można je cały czas oczywiście wygrywać, jest masa konkursów. Ze strefą animacji, czyli strefą właśnie, w której te konkursy się odbywają. I główną strefą, strefą ogrodzoną barierkami, w której bezpłatnie te bańki możemy tworzyć.
swojego zadowolenia z nowej formuły jasielskiego wydarzenia nie kryli również najmłodsi uczestnicy. Mam na imię Natalia Rafa, mam 10 lat. Przyszłam tutaj z mamą, dowiedziałam się o tym z strony Jasielskiego Domu Kultury i bardzo fajnie się puszcza bańki, łatwo, ale trzeba też dobrze wiedzieć i umieć jakby no, puszczać, bo jak pod wiatr się puści, to lecą duże, czasami lecą małe. No i dużo się dzieje tu i fajnie jest. To jest bardzo fajne, ponieważ możemy te dzieciaki na powietrze wyciągnąć i one chcą tutaj z nami siedzieć, odstawiają te smartfony i jednoczą swoje siły, jednoczą swoje uśmiechy, które prosto z serduchów tutaj atakują i tworzą z nami te bańki mydlane. Rodzice również mają chwilę dla siebie, chwilę, w której mogą sobie tam poplotkować, porozmawiać, z naszej strefy relaksu skorzystać, wysłać dzieci na zjeżdżalnię dmuchaną bądź do udziału w konkursach. Masa nagród cały czas trafia w nowe ręce. Nagrody w postaci naszych akcesorii, płynu, bonów darmowych na zjeżdżalnie, kuponów na darmowe przekąski. Wystarczy połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli zabawę z konkursem i wygrać takie bony, kupony. 22 czerwca na Jasielskim Rynku odegraniem hymnów narodowych rozpoczęto 20. Międzynarodowy Festiwal Sportu Jasło 2019. W jubileuszowym festiwalu wzięły udział ekipy sportowe z 12 państw. Oprócz polskich zespołów, Jasło gościło młodych sportowców z Izraela, Niemiec, Danii, Macedonii, Białorusi, Serbii, Węgier, Czech, Ukrainy, Rumunii oraz Słowacji. Łącznie nasze miasto odwiedziło ponad 900 zawodników i zawodniczek wraz ze swoimi trenerami i opiekunami. Organizowany w Jaśle Międzynarodowy Festiwal Sportu to jeden z największych w Polsce turniejów w tej formie. W rozgrywanych od 2000 roku turniejach wzięło udział ponad 8 tysięcy zawodniczek i zawodników z 20 państw. Dziękujemy serdecznie sympatycznym siatkarkom z Pragi, które od zawsze gością w Jaśle. Thank you very much, the team from Czech Republic, from Prague. Kolejna ekipa Danii. Zapraszam serdecznie. Rosenlund Ballerup. From Denmark, Rosenlund Ballerup Sports Club. Morten Logager, po raz drugi gościem na Jasielskim Rynku. Bardzo proszę o odegranie hymnu Królestwa Danii.
zespół z Białorusi. Reprezentują i chłopcy, i dziewczęta w kategorii piłka siatkowa. I chłopcy, i dziewczęta będą rywalizować w Jaśle. W zasadzie już rywalizują. Dziękujemy serdecznie ekipie z Białorusi. Thank you very much, the team from Belarus. Bardzo proszę o odegranie hymnu Izraela. Olod balevam penima nefesh yehudi omia ufate mizraf kadima ayin letzion zofia od loavda tigva Kolejny zespół, kolejne państwo. Macedonia. Zapraszam serdecznie. Kolejna ekipa z Niemiec, SC Mutterstadt oraz ekipa Schweriner Sportclub. Po raz pierwszy w Jaśle sympatyczne siatkarki z Rumunii, z miasta Baia Mare. Bardzo proszę o odegranie hymnu Republiki Serbii. Zmyńska, Stropkow, SK Elba, Preszow. Two teams, Stropkow and Preszow. Reprezentujące Słowację w 20. międzynarodowym turnieju piłki siatkowej dziewcząt. Jest z nami od zawsze sympatyczny szkoleniowiec ze Stropkowa, Milan Halko. With the coach Milan Halko. Thank you.
Lipa z Ukrainy. From Ukraine. Zapraszam serdecznie SK Sparta Sambor. Ekipa z Sambora wystąpi w turnieju piłki siatkowej dziewczyn, jak również i w turnieju piłki nożnej chłopców. Borys Kałszański, Lena Kałszańska, sympatyczne małżeństwo z Sambora od lat w Jaśle razem z nami. Następny zespół, następna ekipa. Węgry, szkoła sportowa z Miszkolca. Zapraszam Węgry. Szanowni Państwo, ostatnia ekipa, która się przed nami zaprezentuje, oczywiście ekipa Gospodarzy Polska. Dziękujemy bardzo gospodarzom 20. Międzynarodowego Festiwalu Sportu Jasło 2019 ekipie z Polski. Jak podkreślali organizatorzy imprezy, pomimo tego, że był to już 20. festiwal, to zawsze jest on nieco inny. Pojawiają się drużyny z nowych krajów, dołączają nowe dyscypliny. Jedno, co pozostaje bez zmian, to to, że młodzież zawsze bardzo chętnie tu przyjeżdża, by rywalizować w wybranej dyscyplinie sportowej ze swoimi rówieśnikami z innych krajów. Po raz kolejny serdecznie witam wszystkich uczestników Międzynarodowego Festiwalu Sportu Jasło 2019. I sincerely welcome all the participants of the festival Jasło 2019 once again. To wydarzenie organizujemy przede wszystkim dla Was, tych wszystkich wspaniałych sportowców, abyście mogli rywalizować na naszych jasielskich stadionach, parkietach i arenach. Ale nie byłoby tego festiwalu, nie byłoby tych spotkań, gdyby nie praca przede wszystkim dwóch ludzi, którzy organizują to wydarzenie od samego początku. Pozwólcie więc, że przed oficjalnym otwarciem tego turnieju podziękuję im za wieloletnią pracę, a tymi osobami są Jan Betlej, prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego MOSiR Jasło i Marek Bajorek, sekretarz tego klubu. Zapraszam panów serdecznie. They are organizing this festival for 20 years. A
teraz życząc wszystkim spokojnej, szczęśliwej i zdrowej rywalizacji na naszych arenach, otwieram Jasielski Festiwal Sportu Jasło 2019. Wishing all you all the best time during the festival and best results, I open the festival. Przez 3 dni młodzież z Europy rywalizowała na boiskach, parkietach i matach w 5 dyscyplinach sportowych. W 20. Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt wzięły udział zespoły z Danii, Białorusi, Macedonii, Niemiec, Ukrainy, Rumunii, Serbii, Węgier, Czech, Słowacji, Polski oraz po raz pierwszy z Izraela. Mecze odbywały się na boiskach w Szkole Podstawowej nr 2 oraz na sali 2. Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. W rywalizacji najlepsze okazały się dziewczyny z Grodna na Białorusi. W każdym zespole zostały wyróżniane po 2 najlepsze zawodniczki. Na zakończenie wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, medale i puchary. Na dzisiejszym festiwalu gościmy drużynę z Izraela. Są u nas dzisiaj po raz pierwszy. We are very welcome the volleyball team from Israel. Natsuri Natan Ashkelon. What's the name of your team? Elitso Natan Ashkelon. And that's your first time in you are visiting in Jasło. Do you enjoy it? To jest pierwszy raz, kiedy pierwsza wasza wizyta w Jaśle. Czy wam się tutaj podoba wasz pobyt tutaj? Yeah, it's really pretty. Jest bardzo przyjemny kraj, jest bardzo piękna pogoda, mili ludzie i jest tak jakby 30 stopni, jest bardzo gorąco, ale jest przyjemnie. Jak długo istnieje wasz klub w Izraelu? Like 5 years, something like this. Nasz klub w Izraelu istnieje, ma swoją działalność około 5 lat. Jak długo trenujecie siatkówkę? This is my second year. And I'm 6 years. Jedna trenuje 2 lata, druga trenuje 6 lat. Jak wyglądała wasza podróż do Polski? Skąd dowiedziałyście się o tym turnieju tutaj u nas w Jaśle? Like in the beginning of the year, like when our coach told us. Like, nasz trener powiedział nam o tym jakiś miesiąc czy 2 miesiące temu, że jest taka możliwość wyjazdu do Polski i wtedy zaczęliśmy planować naszą podróż tutaj właśnie do Jasła. Jak wam się gra z innymi drużynami? Jak jest kontakt z innymi dziewczynami tutaj na festiwalu siatkówki?
Bardzo dobrze dogadujemy się z drużyną z Ukrainy. Z Danii trochę mamy mniejszy kontakt, ale są bardzo pomocni, wszyscy są bardzo mili, przyjaźni i nie ma żadnych problemów, jest wszystko bardzo nastawione pozytywnie. W 15. międzynarodowym turnieju piłki nożnej chłopców wzięło udział 8 drużyn z Polski, jedna drużyna z Ukrainy. Najlepsi okazali się młodzi zawodnicy z Akademii Piłkarskiej Jasło. Tak się bawi, Jasełko! Brawo! W 11. międzynarodowym turnieju piłki siatkowej chłopców wzięło udział 5 drużyn z Polski i jedna z Białorusi. Mecze odbywały się na hali Mosir i hali zespołu szkół miejskich nr 3 w Jaśle. Najlepsi okazali się zawodnicy z Sanoka. W każdym zespole został wyróżniony najlepszy zawodnik oraz spośród wszystkich zawodników zostali wybrani najlepsi zawodnicy na każdej pozycji. W 8. międzynarodowym turnieju judo wzięli udział zawodnicy z Polski, Ukrainy i Słowacji. Razem około 130 zawodników. Najlepszą drużyną w klasyfikacji drużynowej została ekipa z klubu Skorpion Krosno.
drugim międzynarodowym turnieju karate wzięło udział około 85 zawodników z Biecza, Góry Kalwarii, Tarnobrzega, Nowej Dęby, Warszawy, Gorlic, Tarnowa i Jasła. Turniej rozegrano w 10 kategoriach kata według stopnia zaawansowania. W pierwszych międzynarodowych zawodach Run and Roll Speed wzięło udział około 100 osób z całego województwa, których podzielono na kilka kategorii wiekowych. W zawodach udział wzięli zawodnicy klubów sportowych, jak i amatorzy, którzy mieli oddzielną kategorię fitness. Zawody odbyły się na nowo wybudowanym torze rolkowo-narciarskim. Na zakończenie zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, statuetki i dyplomy. Celem całego przedsięwzięcia jest nawiązanie i wzmocnienie współpracy między miastami i krajami Unii Europejskiej, a miastami i krajami Europy w zakresie międzynarodowej wymiany integracji dzieci i młodzieży, poznanie się nawzajem i integracja ludzi młodych poprzez sport, przeciwdziałanie ksenofobii i marginalizacji, stworzenie podstaw do rozwoju harmonijnej współpracy instytucji, samorządów oraz kształtowanie młodych ludzi postaw tolerancyjnych i wolnych od uprzedzeń. Głównym organizatorem festiwalu byli UKS Mosir Jasło i Miasto Jasło. Współorganizatorzy: Mosir Jasło, Akademia Piłkarska Jasło, MKS Mosir Jasło, Jesielski Klub Karate Kyokushin. Sponsorzy i darczyńcy: Miasto Jasło, Fundacja Lotos, Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.